No patrzcie na niego, na tego Menela. Pojawił się na samym końcu poprzedniego odcinka i się pojawił tutaj. Cwaniak, co ty chcesz mi powiedzieć? Whatever happens, my man, don't let them scare you. Don't let them beat you down. O, dziękuję za rady. Scared? They'll set up a global police force, my man. New world order. Just you watch. Once everyone's scared, aha. A global police force. Możliwe, że masz ziomuś rację. Okej, mamy misje poboczne. Co to za misje poboczne są? Związane z tym, O'Malley'em. Mamy zlokalizować kryjówkę gangu petard? Przyjąć paczkę O'Malley'a, okej. Niestety po wielu, wielu mękach sfailowałem tą akcję związaną z cichym, niewykrywalnym poruszaniem się po bazie jakiegoś tam gangu. Kurde, jaki to był gang? Tancerzy. Tak. Teraz mamy problem. Zobaczmy, mam wstrzepy, praxis. Zobaczmy, co ja tutaj mogę wziąć. Wstrzep hakerski. Coś mi się wydaje, że przejęcie 2 będzie mi bardzo przydatne za niedługo. Shit. Okej, okay, tędy nie przejdziemy. A, albo przejdziemy. Bo mamy tutaj fajne te skrzynusie. Siema, skrzynko. Pstryk. Poleci, poleci, poleci. Dzień dobry. O, witam. No. Okej, to gdzie mamy iść? Coś jeszcze na samej górze jest. Co to jest? A to blokowisko. Kojarzę. Przypominam sobie. Tu mamy przejąć paczkę O'Malley'a. No tak, idziemy tutaj. No, idziemy tutaj. Chwila, czy jestem pewien, czy idziemy tam? Tak, idziemy, ale to jest ciutkę wyżej. Ale myślę, dać radę przejść tam. Siema, ziemuś. Man, this town is dead. I should have just moved to Philadelphia. Philadelphia? What? Okej, jesteśmy tutaj. Teraz powinniśmy się kierować w stronę... No. W stronę blokowisk. Jest to gdzieś na górze. Dobra, skorzystamy z tych schodów pożarowych. Pstryku, pstryk. Przejdziemy sobie ładnie. Jeszcze wyżej. O tak. O, i tutaj mamy okno, które możemy podnieść. I dużo kartonów. A tutaj mamy kogoś? Nie. Tutaj mamy kogoś. Ha. Mamy ogłoszyć Double T. Double T cut him a break on his rent, so he brought some in just for us. Turns out apartments in this dump ain't exactly cheap. Okej. Mam coś ciekawego na nich. Mina odłamkowa, mina odłamkowa, mina odłamkowa. Dupa, nic nie mam na nich. Oho. Ale ja tu widzę ścianę. Rozwalmy ją. Ups! Ej, ogłuszyłem go. Ej, to jest... Double T ogłuszyłem, spoko. Holy shit! Moje strzałki obezwładniające. Jestem szczęśliwy. Syf. Dobra. Jestem cholernie szczęśliwy, bo tam były strzałki ogłuszające. W dużych ilościach. Kurde, mogłem użyć słoika.
Miałem przecież te... No... Zwiększające poziom zdrowia. Ten się przewrócił przede mną. A przecież ja go połamałem mu... kark? Okej, okay. Hipostymulant. Wezmę pod trójkę. Wezmę też pod czwórkę, pod dziewiątkę, nie, pod... Czwórkę wezmę pakiet. Tyle? Tyle. Zlowniczy laserowy system. Ej, wywaliłem go. Syf. Dobra, najpierw chcę to połączyć. Ziomowie tam ci poczekają. Batonika jemy. Ha, ten nawet... Ten się tak ładnie odwrócił, że ja go uduszę. Znaczy podduszę. Bo my tutaj nie zabijamy tego zioma. Tylko tak się wydaje. Dobra, jeszcze zróbmy tak. A, mam! A, biorę to wszystko! What? What? Za dużo was tutaj jest! Okej, okay, użyjemy. Użyj. Jeszcze tego z piąchy. Nie chcę używać tego cyfu. Ha! Śpi. Ho, 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 to było takie efekciarsko zajebiste. Like a boss. I wszyscy tutaj śpią. Więc jeszcze jestem cwańszy. Okej, przypomnienie. Aha, podpisując umowę wynajmu. Kod do sypialni. Jakiej sypialni? Nie. Okej, okay, takim sposobem jeszcze nie robiłem tej misji, że można tutaj ścianę rozwalić. Pewnie dlatego, że wtedy nie miałem tego ulepszenia. A teraz mam to ulepszenie. I zajebiście to wyszło. W łazience praktycznie wszyscy zginęli. Tego mogę tam dać? Nie. Niestety nie. Dobra, niech sobie tu śpią. Tą ścianę to... To się załatwi. Okej, okay, gazetka. Zakładnicy w zakładzie Sarif uwolnieni. Jej. Jesteśmy uradowani. A kto to zrobił? O, to ja to zrobiłem, ziomy. No, myślałem, że tam coś będzie. No, teraz taką zajebiście fajną lodówkę możemy przenosić. Zamens. Zamel. What? Okej. Okay. No cóż, to w sumie tyle. A, jeszcze w sprawie tego kodu, co było ten poprzednio, że jakiś tam padnięty ziomuś dostał. Znaczy padnięty ziomuś miał w posiadaniu. Nie, to nie jest ten. O, przy okazji tutaj, patrzcie na to. Tutaj mamy handlarza bronią. You wanna buy or sell something? It's all on the computer. What do you want? I'm a friend of Greg Thorpe. Really? Okay, I give you the egghead discount. A, dziękuję! Ho, ho, ho. Widzicie? Takie coś się opłaca. Miny odłamkowe sprzedaje. Naboje do strzelby sprzedaje. Amunicja do pistoletu też. Bełty do kuszy nie sprzedaje, bo to fajne. Będę chciał mieć kuszę. Tego tutaj w ogóle nic nie sprzedam ci. No, nawet ładne zniżki mamy. O, tłumik się przyda. Pistolety uzadniające też się przyda. To teraz mogę kupić to. Pięknie. See ya. Nie obrazić się, że zobaczę, co tutaj jest. Holy shit. Kobieta. Komputa. What are you doing? Okej, okay, idę stąd, idę. O, tylko chcę przeczytać unikatowy staw. Dzień dobry, dobry, do widzenia. Jeszcze tylko zablokuję... Nie wiem. Macie lodówkę. Okej, okay, jeszcze tutaj się spróbujemy włamać. Nie, proste to nawet będzie. Holy shit! Co tak szybko? Okej, okay, tutaj... Ładnie tu.
Ej, czy ja tu kiedyś byłem? Nawet w ogóle nie pamiętam. Co tu jest? Co tu jest? Most Wanted? Jakiś tego, pana policjanta jakiegoś. Ten, mieszkanko. Co my tu mamy? Ale ładna sypialnia! Jak zwykle pod takim obrazem. To jest ten, ta sekcja zwłok Rembrandta. Stworzone przez Rembrandta. El Vale. To też się tutaj damy radę zhakować. Transfer. O, oh, wow! What the fuck? Co to ma być? Nie za dużo tego przypadkiem. No i się dowiedzieli. Echelon. Panno. Jakaś tu pani jest. Publik. What? Transfer sumy. Oj, 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 ile hajsu. Cwane. Okej, okay, tutaj nie mamy do tego dostępu. O, radyjko. Może gdzieś tutaj znajdę kody? Tu? Nie. W łazience. Znajdę jakieś kody. Nie, też nie. Ktoś tam gadał o mnie chyba. Albo o tym, że Sarif pracuje z wojskiem. And shit. Kurde, ciekawe miejsce. Tylko dostęp do tego sejfu by się przydał. Ja nie znam kodu. Aha, nic tu nie ma. Może poza kartonami. Pod tymi kartonami nic nie ma. Wielka szkoda. Okej, okay, teraz kieruję się w poszukiwaniu ten. A nie, to chyba nie tutaj. Nie, pomyłka, to jest to w innym blokowisku jest, są drzwi 5. poziomu do zhakowania. Na które działa kod, który dostaliśmy. Więc idziemy tu. O, tu, tutaj. Wow, ale poleciało? Aż się rozwaliło. No i tutaj możemy znaleźć. Cwane drzwi na mój kod. Jednak nie tutaj. Pewnie jeszcze na górze. Jeszcze wyżej. Jeszcze musisz. Tutaj? Tak. To te drzwi. 5. poziomu. Ale mamy kod. 2, 3, 5, 6. Oh yeah. Holy shit. Holy shit. Co to ma być? Ktoś tu robi jakieś badania. Ktoś tutaj... Nie wiem, instalował szczepy? Nielegalne ten wszczepianie tych ulepszeń. Cwane. Ej, coś tutaj jest. Wow, ale fajnych rzeczy tam jest. To na. No i tutaj się przyda poziom tego hakowania drugiego poziomu. Poziom hakowania drugiego poziomu. What? No i wyjdzie. Nawet dostałem nagrody. Kurde, jeszcze jakiś serwer tutaj jest. Wow! To wygląda ładnie. Komputer pierwszego bezpieczeństwa. Dokta. Czemu tu jest inna muzyka tego?
Jak się przejmuje ten. No, jak się robi hakowanie. No kojarzycie tą muzykę, co była wcześniej. Tutaj jest inna. Może to jest różnica taka, że my hakujemy komputer. No, Kevin nie kłamał. Koleś. Skrytka w magazynie! To ten magazyn? Tak. Ale on jest fajny. Nie jestem pewien, czy on będzie w późniejszym czasie. Mógłby być, ale nie z taką ilością rzeczy. Mamy Praxis. Jej. Mamy... batoniki. Mamy karton i mamy... pistolety. Ale Praxis się zawsze przyda. Nogi jakieś ma tutaj ziomuś. Atocyl. Ktoś chciał do kibla to schować. Jakieś beczki z... nie wiem czym. Kurde, fajnie tu. Ale tylko jeden punkt Praxis. Albo jest jeszcze coś tutaj, tylko że ja nie widzę. Okej. Proteza nogi. Możemy to później zrobić. O, tak. Proteza nogi się przyda. Czy wy to słyszycie? W radiu chyba leci mi ten. Jeden z utworów z pierwszego Deus Exa. Jeśli się nie mylę. Albo i nie, albo że jeszcze coś innego. Ale tak, jest tutaj kilka rady, które no, odtwarzają ten muzykę z menu głównego z Deus Exa 1. To tutaj to chyba nie było to, co... O czym mówiłem? O czym właśnie powiedziałem? Okej, co my tu mamy jeszcze zrobić? Aha, mamy jeszcze ten, przejąć paczkę. You fucker. Ja nie chcę przejmować żadnych paczek. Wiesz, jak mi to wybuchnie na twarz, to nie będzie ten O'Malley zbierał. Nie będzie jak mógł zbierać swojej twarzy. Tak go poharatam. Pistolet maszynowy. Na cholerę mi to. Idziemy tu. Pięknie. O, teraz mamy właśnie ten. No. Pistolet obezwładniający. I on się strasznie przydaje ten. Przy dezaktywowaniu na kilka sekund urządzeń. Można tym dezaktywować każde urządzenie. Kurde. Myślałem, że tutaj przejdę, ale tu jest... jednostronna. Aha. Syf. Ja nie miałem w ogóle tych. System blokada. Okej. Teraz zobaczyliście, jak to wygląda. Ziomuś, wiesz, jaki jest kod do tego, do tej szafy? Dobra, tu się skakuje. Później. Teraz? Nie. Teraz. Teraz tu wbijemy, tu wbijemy. No i tak będzie najlepiej. No. Proszę bardzo, co my tu mamy? Bronie. Mamy amunicję. Do pistoletu obezwładniającego. I tyle. I dużo beczek. Stafów i tak dalej, których nam nie trzeba. Dobra, załatwione. Ja tam się cieszę z takiej rzeczy, z takich fajnych paczuszek amunicji. Fajne to. Okej, tutaj jest kolejne blokowisko, do którego możemy się dostać. Ale nie jestem pewien, czy na razie to jest nam opłacalne. A co tam, ciul.
Wbijamy. Dzień dobry. Czy jakieś drzwi? O, tutaj są automaty. Co to tutaj już od razu widać, że to jest jakieś bogatsze. What the hell is this place? A to jest ten, przejście chyba do tych. Do tego gangu. Czekajcie, czekajcie. Gdzie ja jestem? Gdzieś w pobliżu tego miejsca. Ładnie tu. Ale to tylko tyle. Nic tutaj jeszcze ciekawego nie ma. Może za tymi? Nie. Za automatami nic nie ma, a tutaj się nie da zejść. Chociaż możliwe, że później będziemy mogli. Ale to niestety później. Opla. Myślałem, że on tam zdoła skoczyć, ale my nie mamy odpowiednich ulepszeń na takie rzeczy. No, idziemy tutaj, tutaj. Przejmę sobie tu miejsce. What? O, ziomuś, siema. Gdzie ja się dostałem? Nice. A, użyję jednak pistoletu. Ej, byłem tu wcześniej, nie pamiętam. Ha! Byłem tu! Tak. Tylko nie zauważyłem, że tutaj ściana była do rozwalenia. Chociaż mogłem wtedy jeszcze nie mieć odpowiednich ulepszeń. Ale nie, no spoko. Teraz sobie zrobimy parkoura. Hopla. Hopla. Nie no, mogłem się tak przedostać nawet. Kurde, mogłem sobie o tym... No, przypomnieć. Mógłbym to zauważyć wcześniej, byłoby fajnie. Nie musiałbym się wspinać tak. Po drabinie i schodach. A oni tu dalej leżą. Nawet im nic nikt nie zabrał. What? Kusza! O mój Boże, kusza! Ojej, 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 jestem... podjarany. Muszę niestety wyrzucić ten syf. Dzień dobry. Albo kupić sobie praxis. Znaczy ulepszenie. Gdzie to było? To tutaj, udźwig. To się też nam cholernie może przydać. W tym przypadku wezmę kuszę i pistolet. Jej! Mam kuszę. Kurde, jakie chamskie drzwi zamknęły mnie. Chciałem tak fajnie szybko zamknąć je podczas wychodzenia.